Kocham to miejsce. Jesteśmy w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze Ochli. Miejscu absolutnie magicznym. Magicznym dlatego, że oczarowuje swoim pięknem i dlatego, że potrafi przenosić w czasie. Chcecie się o tym przekonać? Zostańcie z nami. Zapraszam Was na podróż po świecie ludowych tradycji. Prawie wszystkie liście już opadły z drzew. To znak, że zbliżają się andrzejki. Na pewno każdy z Was brał kiedyś udział w andrzejkowej zabawie i próbował wywróżyć sobie ukochaną czy ukochanego. Skąd wzięły się te wróżby w naszym życiu? Już za chwilę zapytamy o to panią Irenę Sopę z Muzeum w Ochli. Wróżby andrzejkowe i wróżby katarzynkowe odbywały się w okresie jesiennym. To czas przejścia, kiedy przyroda obumiera, prace polowe się zakończyły, a zbliża się zima. Jest mniej prac polowych, więcej czasu wolnego, wczesne popołudnia o zmroku, a więc czas, kiedy społeczność wiejska mogła przystąpić do zbiorowych prac wieczorowych, a więc do takich prac jak skubanie pierza, przędzenie. Zwyczaje andrzejkowe są szczególnie bliskie dla młodych panien. Panny chciały dowiedzieć się skąd i z jakiej strony świata przybędzie ich wybrany przyszły mąż. Zwracały też uwagę na to, co dzieje się w okolicy i odpowiedź na te pytania szukały właśnie podczas wróżb andrzejkowych. Może panny czy kawalerowie mogli zdjąć lewy but z lewej nogi i lewą ręką przestawiać te buty od okna, od ściany do progu i ten but, który pierwszy wyjdzie za próg, wskaże, że ta osoba z tego grona pierwsza opuści to grono, a więc jakby pierwsza wyjdzie za mąż czy się ożeni. Można było też ten lewy but przerzucać przez dach domu i potem na jednej nodze skacząc trzeba było znaleźć ten but i zobaczyć, w którą stronę nosek danego buta idzie. Wskazuje kierunek, z której strony przybędzie ten wybraniec właśnie. Jesteśmy przed domem bukowińskim. Skąd właśnie taka chata w Muzeum w Ochli? I co ma wspólnego Bukowina z ziemią lubuską? Otóż po II wojnie światowej w okolice miasta Żagania, Żar w dzisiejszym województwie lubuskim, napłynęli migranci z Bukowiny na pograniczu ukraińsko-rumuńskim. Do dziś pielęgnują oni swoje tradycje i folklor. Ciekawe, jak oni obchodzili andrzejki. Żeby się tego dowiedzieć, już za chwilę udamy się na wycieczkę do Brzeźnicy, wsi, o której śmiało można powiedzieć, że tętni kulturą bukowińską. Pani Jadziu, czy wśród Polaków mieszkających na Bukowinie obecne były zwyczaje związane z Wigilią Świętego Andrzeja? Oczywiście. Mówiło się, że u nas Andrzej to był Hundryj. Andrzejek to Hundryjek. Na Świętego Hundryja panną wielka nadzieja, żeby sobie właśnie wywróżyły coś. Także było to bardzo na Świętej Katarzyny wróżyli
mężczyźni. A, no właśnie, kawalerowie, tak? Tak, kawalerowie, ale to tak dość szybko z tego zrezygnowali, to po prostu zaniknęło, a na przeddzień Andrzeja, czyli Andrzejki dzisiejsze, no to już panienki wróżyły. A proszę powiedzieć, jakie były wróżby, w jaki sposób dziewczyny wróżyły, chciały wypatrzyć sobie tego przyszłego męża? Różne sposoby były. Dzisiaj patrzę, że niektóre z nich w ogóle są nie do powtórzenia, tylko znamy z opowieści, bo na przykład jedną z wróżb było, żeby rzucać kierpcem przez dach budynku. No i na drugą stronę biegło się i patrzyło, w którą stronę czubek jest zwrócony. I z tej strony miał przyjść mąż. To była jedna z wróżb. Druga, taka też bardzo popularna, to było wiązanie kołów. Koły to były, dzisiaj mamy ploty, gdzie są sztachety, wszystkie jednakowe. A dawniej koły to były po prostu takie ogrodzenie z tych kołów było robione. I po ciemku, jeszcze nieraz, jak było troszkę jaśniej, zawiązywane oczy i wiązały. A później, jak już było jasność, patrzyły. Czy krzywy, czy sękaty, czy jaki też, to też miało być. I taki będzie ten przyszły. I taki będzie ten przyszły, tak. Krzywy albo prosty, tak. Ale najbardziej taką popularną wróżbą na Bukowinie, a już tutaj powoli zanikającą, były balabuszki. No to była podstawowa wróżba. To można powiedzieć, że wszystkie inne to były takie jakby, a ta to była taka, która no na pewno musiała przynieść tam. No, aczkolwiek różnie to wychodziło jak zwykle. Żeby zrobić ciasto na te balabuszki, to dziewczyny musiały po prostu w ustach nanosić wodę z potuczka, czyli z rzeki albo z źródełka, w zależności co było blisko. I po prostu dopiero robiły to ciasto, piekły. A przepraszam, ze studni nie mogły nanieść tej wody w ustach, tylko musiały ze źródełka. Ze źródełka. Tak? No bo ze studni by jakby nabrały, to jest pytanie. Jakby wyciągnęły z wiadrem, to by się pewnie nie liczyło. Nie aha, wiem, jak ten, ale wiem, że ze źródełka albo z potuczka. I później, jak już te balabuszki upieczone były, każda sobie zaznaczała albo trochę inaczej, albo coś tam jeszcze na tym, żeby wiedzieć, która czyja, bo to było istotne później, która pójdzie pierwsza za mąż, którą tam wyrwie jakiś młodzieniec. I jak już te balabuszki były upieczone, przyprowadzały psa i pies albo częstował się, albo po prostu obwąchał i zostawił. No różnie to było. To wtedy płakały, jak zostawił. No to była, to każda miała. Albo ta, która jej wziął, a innych nie ruszył, to też było. A proszę mi powiedzieć, czy naprawdę tak mocno przeżywały to dziewczyny? Ja myślę, że ten, że to bardziej była jako zabawa. Aha. Bo tutaj akurat tak... No nie wierzyły aż tak do końca. Aż tak do końca, także... Dobrze. Pani Jadziu, ślicznie dziękuję za te wszystkie informacje. My teraz czekamy jeszcze na dziewczyny, które mają przyjść do pani i które usłyszą to samo i będą piekły te bałabuszki za chwilkę, tak? Tak. Są z nami już dziewczyny z zespołu Górali Bukowińskich Wiatra, którym zaraz pani Jadzia opowie wszystkie tajniki związane z wyrabianiem bałabuszek. A że przy tych czynnościach mężczyźni nie mogli być obecni, to ja was, dziewczyny, już zostawiam z panią Jadzią. Powodzenia. Dziękujemy. To pani Jadzio, od czego mamy zacząć? No jak ma być ciasto, to musimy zacząć od, jak mają być bałabuszki. Bałabuszki to ciasto. I to ciasto trzeba najpierw zrobić, zanim się go upiecze. Dajecie teraz mąkę. Dajecie troszkę cukru, troszkę soli, bo nasza saba jest bardzo wybredna, ona tak byle czego to nie je, to wam od razu mówię. Troszkę drożdży możesz, Natalia, wkruszyć. No, Dominika, jajko też nie zaszkodzi. Dwa? Jedno. Jedno. No, a Amelka teraz bierze. Leje wodę, tylko musisz tak wycyrklować, żeby nie było tak, że jak taka młoda, niedoświadczona gospodyni robiła ciasto, wie, znacie to, nie? No,
I tak. A co woda myśli? Zalała sobie za dużo wody. I mówi, a co mąka myśli, że ja nie mam mąki? Dosypała mąki. Było znowu za tego, to musiała wody dolać. I także po prostu ile w domu było mąki, to wysypała wszystko. Także myślę, że tutaj się na tym... Nie. No i teraz musisz wymieszać. Tej magielnicy swoje te babuszki, ale zapamiętajcie czyja która. No i teraz zobaczymy, przyjdzie Saba i zobaczymy. Jestem już z powrotem. Ciekawe, jak poszły dziewczynom wróżby. Idę zobaczyć. No i jak dziewczyny udały się wróżby? Co tam wam wyszło z wosku? No, u mnie chyba nie było. Chyba mam książkę, więc wydaje mi się, że to jeszcze nie czas na księcia z bajki, także jeszcze muszę trochę poczekać. Dobra, a tobie co wyszło? Ja bym powiedziała, że to jakiś wilk może. Mogę zobaczyć. Więc mam nadzieję, że będzie waleczny i będzie dbał o nas. W przyszłości. Pięknie. Dominika? Ja to tutaj jest tak, takie mieszane, może jakiś ptak, że nie wiem, jeszcze do mnie leci i jeszcze nie dofrunął. No nie wiem, no. Wolny ptak będzie latał sobie swobodnie. Przynajmniej już tak nie. Niech lata, póki jeszcze nie przytoczy. No, opowiadajcie dziewczyny, jak to było z bałabuszkami. Upiekłyście? Udało się? Udało się, na szczęście. Wszystko wyszło. No i co? Piesek zjadł którąś? Tak, piesek zjadł moją babeczkę, bałabuszkę. Tak, piesek zjadł moją, co... No, wróży mi dobrze i się cieszę bardzo. Czyli ty pójdziesz... Jako pierwsza. Jako pierwsza. A tutaj inne muszą jeszcze poczekać. Także wróżba w sumie taka zgodna z... Tak. Z tym, co może się wydarzyć. Może tak. Normalnie taki wieczór Andrzejkowy, z tego, co opowiadała pani Jadzia, pewnie mógłby się zakończyć zabawą z muzyką i tańcem. Oglądajcie nasze kolejne odcinki, bo tam będzie i muzyka, i taniec. Dzięki! W kolejnych filmach poznawać będziemy folklor słowacki. Nasi partnerzy z zespołu folklorystycznego Furmani z Nitry opowiedzą nam trochę o słowackich tańcach i muzyce.